Cześć moi drodzy, z tej strony Firel i witam w kolejnym odcinku z Last Day on Earth Survival. Jak widzicie mam aktualizację 1612. Jak tak dalej pójdzie, to za rok będzie 16215 i się po prostu nigdy nie doczekamy tej aktualizacji 17.0, ale cieszmy się tą aktualizacją, ponieważ jest to aktualizacja świąteczna i naprawdę wszystko fajnie wygląda. Pierwszą rzeczą od razu, którą zauważycie, są lampki na ścianie, które dodali. Nie musimy ich po prostu zawieszać, tylko one od razu automatycznie się same zawieszają, jak stawiamy ściany. Dodatkowo dodali taki właśnie oto stół, który nazywa się mianowicie Nikki Santi Workbench, w którym możemy dostawać różne ciekawe rzeczy. Ja już sobie troszeczkę tych rzeczy zrobiłem. O, za 35 sekund mi się kończy ten oto dzwoneczek. Mamy takie różne rzeczy do zdobycia. Za deskę i dostaniemy taki wooden toy. Zapuszkę, linę, takim handmade yard toy, bells i na końcu mamy lighty. Na razie zrobiłem sobie tylko tego właśnie handmade yard toy, wooden toy. No i za chwileczkę będziemy mieli bellsa, yes i bells, dokładnie dwie sztuki. Co możemy zrobić? Split. Ja, jak, jak go mogę użyć? Jakoś nigdzie nie mogę go użyć na razie, ale dobra, mamy dwie sztuki. Crowbar zmienił się na taką laskę cukrową, czyli spoko. Jak widzicie baseball, mogę go sobie przymierzyć, wam pokażę jak to wygląda. Baseball jest taki teraz świąteczny, świecący. Laskę też wam pokażę, jak to wygląda. O! Bardzo fajnie, moim zdaniem, że zrobili takie nowe skórki. Następną rzeczą, którą możemy zrobić, jest owa choinka. Christmas Tree. Aby ją zrobić, potrzebujemy jedną sadzonkę, cztery deski i trzy liny. Skąd wziąć sadzonkę? Wystarczy, że udamy się na byle jaką strefę i zetniemy drzewo. Ono tak samo spada, jakbyśmy zbierali sobie trawę i dropili nasiona na marchewkę. Ten sam sposób się podnosi. Ok. To może sobie stwórzmy teraz tą choinkę. Craft. Ok. I co my tutaj mamy? Build. Wow. Ona aż taka duża jest. W którym miejscu postawimy? Może tutaj. Ej. Graficznie, naprawdę rewelacja. I jak możemy ją ubrać? Aha. Teraz możemy dodawać po prostu tak. Dwa dzwoneczki. Jar. Yy, Holly. Wooden toy, ej spoko, naprawdę spoko, podoba mi się. Patrzcie, w końcu mamy zastosowanie dla baterii, 12 baterii jest po to, żeby to wszystko zasilić. Super, naprawdę podoba mi się, tylko jestem ciekaw, Cones, skąd takie szyszki zerwać, pewnie też podczas ścinania drzewa, także w dzisiejszym odcinku się wybierzemy na takie dropienie rzeczy questowych, dodatkowo dodali jakiś nowy event, który jeszcze mi się na chwilę obecną nie pojawił. Mam nadzieję, że go zaraz spotkamy, no to co? Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że wczoraj na live, to jest moje drugie konto i wypadł mi gas tank. Teraz pokażę wam jak to wyglądało. JJ, co ty ci pałaś farel i gruby? Uwaga! To jest taki gruby... Elo, mordo! Gas tank, gas tank! Ja stąd wychodzę. No właśnie, tak to właśnie wyglądało. Kupa śmiechu, dodatkowo Brakuje mi tylko jeszcze czterech silników, widzicie mam chopper, forkę, mamy gas no i troszeczkę śrubek, łożysk, no i tych pasków, także już niedługo będzie odblokowana również zimowa strefa i coś, prawdopodobnie za jakieś 2-3 dni ma być kolejna aktualizacja, w której sprowadzą jakiś nowy event z świętym Mikołajem, czy coś takiego na strefie zimowej, no to lecimy zobaczyć co się dzieje. Jak widzimy, mamy co? Tylko airdrop. Przejdźmy się na airdrop. Oczywiście, jeżeli czegoś nie dopowiem w tej aktualizacji, a macie jakieś zastrzeżenia, piszcie od razu w komentarzu. Także podłapkujcie jeszcze ten post, żeby wszyscy dowiedzieli się dokładnie, co w tej aktualizacji dodali. Dobra, co my tu mamy? Splitter. Spliterek połamany. Kolejny spliterek. Mogliby tego nie? Sarną dorobić rogi Nos świecący, spoko by było tak świątecznie. Mm. O, patrzcie, paski, super, to, to też mi się przyda. Dobra, zabieram wszystko. Dodatkowo dodali gdzieś na strefie indyki. Wiecie, dodali normalnie turkeję, bo to też jest takie. Bo to w Stanach też jest taka oznaka świąt, ten yy, turkej, czyli indyk cały. Yy, tak o, poczekajcie, czy ja mam siekierkę? Nie mam siekierki, to ja sobie zbiorę szybko rzeczy na siekierkę. Wróćmy się może, wiecie co, teraz na chatę. Ja sobie wezmę metalową siekierę, ponieważ ją mam tą Iron Hatsket i pójdziemy zobaczyć do oponentów, co się zmieniło. Może też u nich jakoś to tak fajnie jest teraz wszystko przystrojone świątecznie. Także jestem mega ciekaw. Ja te siekierki miałem, kurczę. Kurczę, kurczę. Tu jest jedzonko. Odłożymy sobie wszystkie śmieci w ten czas. Dobra, bierzemy te siekiery, no i ciśniemy. Dodatkowo jeszcze chciałem Wam pokazać, że. O, na drzwiach taki dodali nowy symbol, taki wianuszek, czy jak to tam się nazywa. No i tutaj patrzcie, naszym samochodziku dodali choineczkę, prezenty, też naprawdę to moim zdaniem super wygląda. Mogę Wam pomachać nawet. Ok, no to zawijamy się do jakiegoś oponenta. Nie wiem dokładnie, którą bazę już rajdowałem, a którą nie. Do tej tutaj pierwszej. Zrobimy sobie takie po prostu kółko po bazach. Ja zobaczę, co tu ciekawego jest. Dobra, jesteśmy na miejscu, jak to wszystko wygląda. Tutaj chyba byłem. Czekaj, ta siata dajta. Dobra. Aha, tu explosion trzeba podłączyć. Tak, tutaj byłem akurat w tej bazie. Tędy wchodziłem. Tak jest, ale wszystkiego pewnie ze skrzynek nie wziąłem. Także zobaczmy sobie jeszcze skrzyneczki. Być jak jakieś części do chopera to naprawdę bardzo mi się przydadzą. Może jeszcze zdążymy. Nawet go zrobić na dzisiejszym odcinku. Motek też niech będzie. Mm, tutaj co jest? Patrzcie, paski, super, łożyska i śrubki. To właśnie czego szukam. Prawdopodobnie w przyszłej aktualizacji mają dodać możliwość dropu ATV Transmission, niby z tych darmowych tutaj skrzynek. Już jest taka opcja do dropnięcia, właśnie z tej unknown box, ale coś mi się nie chce w to wierzyć. Bardzo w to wątpię. Dobra, no to zrajdujmy tą ścianę. Da się, czekaj. Z której to strony było? Tak, da się, super. Tylko żeby tu nie było przypadkiem teraz skrzynki. Że nie przejdę. Dobra, jest wszystko. Otwórzmy sobie. Pięknie, paski, scrap metal. To właśnie co potrzebuję. O, kolejny crowbar. Pięknie. Eee, reszty na razie nie biorę, nie ma sensu. Mm, nie, 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 tutaj skrzynkę otwórz. Swat helmet. Zawijam, to się przyda. Glock, Equip, ale co mam? Całego Shotguna. Tego Glocka weźmiemy zamiast Młoteczka. Dobra, Backside, Aluminium Buyer. E, może tylko backside weźmiemy. Apteczkę odłóżmy i... O! Tego tak zrobimy, dobra. Czyli to tyle z rajdowania tej bazy, teraz ciśniemy z powrotem. Dobra, teraz przejdźmy do, na kolejną bazę. Ziomeczka, do Playera, tu się nazywa Player 1240, tu Player, a tu... Big Boy, no dobra. Mam nadzieję, że zaraz się jakiś evencik ten nowy pojawi, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało. Fajnie, by było, jak można było dropnąć te rzeczy właśnie na choinkę. Czy ja tutaj byłem? Yy, tak, też tutaj byłem, ale sobie pozbieramy akurat łożyska. Tutaj jeszcze zostały etykiety. Mm, niepotrzebne nic. Niepotrzebne nic. I tutaj jeszcze, patrzcie nawet. Melting Furnace poprzerabiali. Nawet nie wiedziałem o tym, że one są też przystrojone. Muszę w chatce sobie po prostu też je obrócić, bo one stoją dupą do mnie u mnie. Dobra. Mm. Apteczka, ale mi potrzebna. Pić mi się tylko chce. Ja tu zostawiłem jakąś. Nie rajduj, szkoda. Łopaty, siekiery, mordo, łopaty. Nic. Jest, pasek kolejny, super. Paski mi się naprawdę przydadzą, bo potrzebuję. I czy ja zrajdowałem z której strony? Patrzcie, nawet na parapetach są ozdoby, czyli ja muszę swoją ścianę też zniszczyć i porobić. Tak właśnie, parapety, baterie. Super, baterie mi się też przydadzą do choinki. Cieszę się bardzo. Pattern zwykły, tego paterna nie chcę. Pusto, a tu stare nie stukaj, tą siekierą. Czyli również nic ciekawego zbytnio tu nie ma. Lecimy dalej. Tu mamy, tu mamy. Została nam tylko jeszcze. Ta hata do zrajdowania u Gold Boya 50 energii. Ja pierniczek, szmat drogi. Tylko czy ja będę miał miejsce? No właśnie, to jest pytanie. Ewentualnie się cofnę do bunkru alfa, nawrzucam do szafek, nie? I po prostu się wrócę tam. Dodatkowo jeszcze gdzieś wyczytałem, że jest możliwość resetowania bunkra. Kiedy go wykonasz, możesz go zresetować. Tylko jeszcze nie wiem jak. Jeżeli się dowiecie, napiszcie w komentarzu, bo ta informacja na pewno nam się przyda. Enter. Yy, bardzo, aż bardzo mi się chce pić, aż umieram, tak? Wow! Tego to się kurde powiem wam, nie spodziewałem. Dobra, 15, 15 i tak mało, ale mam nadzieję, że on tutaj będzie miał gdzieś wodę. Na no, szybko byśmy to. Jest bańka na wodę. Pusto. Śrubki. Śrubki mi się przydadzą. Może jeszcze ukończymy tego czopera, faktycznie, wiecie? Pusto. Pusto, dobra, czyli szybko wracamy na hacjendę Śrubki, zawijamy. Jest woda, dobra. Żyjemy, mordy, żyjemy. Czyli nie trzeba się już stresować. Wszystko jest. Tutaj była skrzynka jeszcze w kącie? Tak, była. Aha, trzy puste butelki. No i do zrajdowania została nam tylko ta ściana. Ale teraz jest kwestia, czy damy radę ją rozwalić. Czy się siekiera właśnie skończy? Dobra, pięknie. Jeszcze miałem jedną. Yy, aparat. Niepotrzebne. Dobra, niech będzie. I co to tylko tyle? Ja, pierniczę Żenuła, żenuła. Też ma gościu stanka. Coś ci potrzebuję? Scrap metal, ale scrap metal mam, nie? Mam. Dobra, tutaj jest węgiel. No to co? Zwiedziliśmy sobie wszystkie chatki oponentów. Tu jeszcze tylko auto zahaczymy. Nic się zbytnio nie zmieniło. Na razie węcik nam jeszcze nie wyskoczył. Teraz idziemy na chatę i kończymy czoperka. Na drugim koncie Mordo, pociśnijmy, może sobie na czerwoną strefę i sprawdzimy, czy coś tutaj się też zmieniło. Fajnie by było, jakiś De z czapką Mikołaja mógłby pobiegać, co nie? Tylko, żeby jakiegoś Frajera z Wintorezem nie było, że za mnie podhaczy i będzie w dupę palec. Czekajcie, mam apteczki. Mam apteczki, mam trochę shotguna. Jak coś się odgonimy. Szybki sektor clear, coś biegnie. Dobra. Jeden podchaczony. Tu mamy skrzyneczko, otwórzmy sobie ją. Nie, znowu splitter. Kurde, już śmierdza. Niedobrze, niedobrze. Będą teraz do mnie się zbiegały. No, troszeczkę rzeczy się sypło, nie? Zawijamy. I powiem wam tak, że nic ciekawego. Tutaj. Nie zaobserwowałem nowego. Szynka. Czyli na strefach się nic nie zmieniło. Szkoda, że nie ma tego indyka. Przejdźmy się teraz może na żółtą strefę, albo zróbmy jeszcze jedno kółko po czerwonej. Wow, wow, wow. Czekaj. Nie, to Fox, jest tylko Fox. No dobra, czyli nic ciekawego. Idziemy na inną strefę sprawdzić. Dobra, zobaczmy teraz żółtą strefę. Może faktycznie na żółtej strefie coś się zmieniło i coś będzie nowego. No, od razu na dzień dobry: splitter. Także podchaczymy, hama. Pół broni mi zostało. Niedobrze. Ej, no bez przesady, że was tyle tutaj jest. Tego nauczyłem fruwać po lewej. Takie salto zrobił na dwie nogi i do tyłu. Yy... Gunwo. Gunwo, przebiegnijmy się po strefie. Co tu idzie? Sareńka Turkej, 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 turke, turke, ty, patrz! Jak zapiernicza, F! Kul, 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 kul. Dobra, uciekamy, był turkej. Spierdzielamy teraz na strefę zieloną. Może faktycznie na zielonej strefie będzie więcej tych turkej, ale gulgotał. I spierniczył to nie jest wywariat. Dobra, idziemy na zieloną strefę. Tam na pewno nic nas nie podhaczy. A mi się wydaje, że na zielonej też powinien występować. Czyli tego tak w czerwonej go nie było, w zielonej było. Spadł nam taki raut turkej. Pewnie będziemy można go upiec. Także od razu sobie jeszcze go upieczemy dzisiaj na odcinku. No dobra, sprawdźmy teraz tutaj na zielonej strefie, czy coś jest. Idzie coś. Saręka. Iho, będzie turkey. Jest turki. Turki! Kolejny! Dokaczek się przez strzela z tego, nie? Ha! Gdzie on pobieg, ale szybki jest. Chodź tu. No patrz, zombiaki mi przeszkadzają. Boom, mordo. Jak ja łowca kurczaków, ty. Tu nic, nic, ile będzie ich? Dwa tylko na strefę, chyba co? Iho, turki, turki, turki. Pa z kiernisza. No ej! No, głupie wilki. Dobra, mam go. Trzy turkeje na zielonej strefie. Jestem ciekaw ile one będą dawały jeszcze tego mm, życia, wiecie, regenerowały HP. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and happy New Year. Dobra mordo, to teraz sobie upieczemy kurczaczka, o ile się da. Yy, ale Farel. Farel. Na czym ty chcesz upiec tego kurczaczka chyba? Tylko na deskach dębowych, co nie? A musi być taki ładny podwędzony. Hej. Tu na razie stare nie chcemy iść pod prysznic, chcemy go uwędzić. Patrzcie, z limonką. Skipniemy to. Wow. Wow, naprawdę fajnie to wygląda. Ile mamy? 53 życia. I sobie go zjemy. Uwaga, już. Będzie chyba leczył do fula, Wam powiem. Mmm, bardzo fajna alternatywa do jedzenia. Jeszcze zahaczyłem o bunkier Alfa i wyciągnąłem tam z niego, tam miałem cztery silniki, bodajże. Także akurat mamy już silniki Weldan, śrubki Weldan. Nagrywa się, nagrywa łożyska Weldan, paski Weldan i klikamy. Finalist. Ja mam teraz zajebiste mordy święta. Naprawdę jestem. Wow! Wow, wow, wow! Mega! Mega podjarane. Teraz wystarczy nam zrobić generator i odblokowujemy na drugim koncie zimową strefę. I niedługo nowe eventy. Jak my mordeczki wracamy do gry, tankujemy ją na full maszynkę. Także mordeczki, ja jestem zadowolony. Choperek ukończony. Koinka jest w trakcie budowy. Na pewno powstanie nowy odcineczek z tego jak ją kończę. Także, jeżeli Wam się podobało, łapeczka w górę, subskrypcja kanału, napiszcie w komentarzu dokładnie, co jeszcze dodali z tej aktualizacji, jeżeli się pomyliłem. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z Last of the Survival. Trzymajcie się. Cześć! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas and Happy New Year! Pozdrawiam, Mordy. Trzymajcie się. Wesołych świąt! Hej!